są pany, gramy rocka, rap i reggae. Jezu, jest jak w niebie, każdy kuma już na wiki. Oh, oh, wow, melodyjki, które przyszły to ze Stanów, od kolegów Amerykanów. Nazywam się Józef Galica. Urodziłem się w noc świętego Jana w 63 roku w Pisarce pod samućkim niebem Hen na słowackiej granicy. Magister filologii angielskiej, bezrobotny, stan wolny, obecnie niziny społeczne. Głośniej trochę. Raz, raz, raz. Możemy zaczynać. To czego zaczynamy? Żebyśmy zaczęli od zmiany opatrunków. Ale obywatelu majorze, przecież to pokój przesłucha. Pan powinien się przyzwyczaić. No tak się stąd wychodziło, a nie przychodziło. Wszystko pan mnie tutaj zachlapiesz. Dobra, proszę. Nazywam się Józef Galica. Nie. Od początku. Od pierwszego morderstwa. Najpierw pojawia się ona. Jaka ona? Imię, nazwisko, adres. Po kolei, spokojnie. Dzień dobry. Dzień dobry. Kinga Maciejewska. Przepraszam, Galica. To ja do pana dzwoniłam. Pani? Do mnie? Magister filologii naucza angielskiego 6 tygodni. To pana ogłoszenie? Przepraszam, ogłoszenie, jasne, proszę bardzo. Okay. Rzeczywiście nauczy mnie pan angielskiego w 6 tygodni? Musi mnie pan nauczyć. A tak całkiem serio, to wykupię wszystkie pana wolne godziny. So, it's very nice to meet you, miss? Mrs. Maciejewska? Miss. Oh. I would love to teach you my whole life. Do you? To pani trochę rozumie. Myśli pan, że jestem aż tak tępa? To są właśnie zdjęcia Garego. Zawsze noszę je przy sobie. A to? To jest właśnie Gary. Kocham cię, miłości daj mi znak, kochaj mnie, la 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 la. A ona go słuchała i pokochała go, bo pięknie dla niej śpiewał on. Kocham cię, miłości daj mi znak, kochaj mnie. Prawda, jaki on jest wspaniały? Zobacz. Ms. Maciejewska. May I ask you the question? Oczywiście. Nie wiem tylko, czy będę umiała odpowiedzieć.
Nie no, to będzie po polsku pytanie. Znaczy, niech się pani obraża, ale mi po prostu chodzi... Znaczy, chodzi mi o taką rzecz, niech się pani nie gniewa, ale chodzi mi o taką sprawę, że ja... Po prostu ja nie potrafię zrozumieć, jak można zakochać się w kimś i potrafię się z nim porozumieć. W ogóle. W ogóle. Pani nie zna angielskiego, tak troszeczkę pani zna, ale w ogóle on nie zna na przykład polskiego. I teraz... Ja nie wierzę, żeby taka osoba jak pani, z pani wyglądem, żeby właśnie z pani wyglądem można się było zakochać albo w wyglądzie, albo w paszporcie. To pan chciał powiedzieć. Nie no, nie, może nie tak ostro, nie do końca, ale... A czy był pan kiedyś zakochany? Ja? Tak. Widzi pan, kiedy dwoje ludzi jest zakochanych, to słowa nie są potrzebne. No tak serio? To rozmawialiśmy po rosyjsku. Jak? Po rosyjsku. Po rusku? Podczas służby w US Navy Gary był deszyfrantem depesz rosyjskich. Aha, czyli był szpiegiem, tak? Nie. Nic z tych rzeczy. Był radiotelegrafistą. Na początku język nie był tak bardzo potrzebny, ale teraz... Teraz Gary pisze 3 listy na tydzień. Pomoże mi pan? W czym? No w tłumaczeniu jego listów. Sama nie dam sobie rady. Dziewczyna, cię mogę nauczyć gramatyki, ortografii, akcentu, wymowy. Ale ja nie będę mieszał rąk w jakichś wyznaniach. Tam, nie wiem, jakieś mogą być wyznania intymne czy coś takiego. Nie, to absolutnie. Ale niech pan zrozumie. W sensie językowym jest pan dla mnie jak lekarz. Wiesz, cieszę się i boję tej Ameryki. Tutaj wszyscy wykreślają mnie z notesów, a tam... Co tam? Tam czy tu? Wszystko jedno. Posłuchaj, ja mam takiego jednego kolegi. Z Chochołowa, góra. No i on emigrował do Chicago. 3 miesiące wyjeżdżał. Żegnał się z przyjaciółmi, z rodziną, poleciał. A po miesiącu ja go spotykam w Nowym Targu, stoi. I pytał, co się stało? Wyrzucili cię, coś, dymy jakieś miałeś, tak dalej, tak dalej. Ja mówię, nie, Somek przyjechał. Ja mówię, jak są? Ja mówię, a Somek, bo w tym Chicago same chłopy zwitowały, cię nie w czasie było ino bić. Wiesz, co bym chciała? Chciałabym do niego napisać list. To napisz. Ale nie taki zwykły list. Chciałabym coś wyjątkowego. Pomożesz mi? Coś wyjątkowego. Żona jest dziś twoja, to tylko część żal. A przecież rzecz by można, żebym kochał ją szczerze. Że ty do niej należysz, zwycięski rywalu. O, żal po takiej stracie. Inną miarą mierzy. To ty i ja, to jedno przecie. Skąd płynie pociecha? Ona kocha i tak mnie jedynie. No pięknie, to jest wszystko piękne, ale... Ale czy to jest a propos? No to ja nie wiem. To może Romeo i Julia? A dlaczego by nie? Pamiętaj, że ten okres się paskudnie kończy. Ślubem? Grobem. No tak czy inaczej, ale zostali razem. Ale w grobie. Gdy oddasz mi swe nadzieje i sny, powiem ci, bądź chłodem nad wodą w każdy duszny dzień i bądź szczelną zasłoną, ochroń dom przed złem. Ja nie wypuszczę twych rąk, nie zostawię, przeniosę przez życie nad smutkiem, zbuduję ci most. Hi, Joey. I'm Gary Weiss.
Co gad final mieć się? Oj, boys, my słowa. It's a miracle what you've done with Kinga. She speaks better English than I do. Oh, does she? Come on, please. I owe you a bonus. Za dużo. Zasłużyłeś. Gary ma pieniądze. Da jut bieri, jut biegi. I don't understand Russian. I'm sorry, Tovarish. I'm not a comrade, Mr. Weiss. Forgive me, I didn't want to put you out. That's okay. Do you want some coffee or tea? Nie, dziękujemy. Jutro wyjeżdżamy. A nie jesteśmy jeszcze spakowani. Yeah, we are in a kind of a hurry. I just wanted to meet you and say goodbye. So. Okay, keep faith, Joy. Bye bye. Let's go, my little king. Cześć, Józef. Cześć. Tyle książek nie widziałem. Patrz, nowe drzwi, co on z nimi zrobił. Zobacz, to jeszcze lepiej jest. Picasso, Van Gogh. Volkswagen. Galica, gdzie jesteś? Ja mam tu mieszkę. Galica! Śpimy. Śpimy. Ale płacić nie płacimy. Zapłacimy. Jak zarobimy. Galica, chodź tutaj. Patrz, jak on wygląda. Chłopak z Austrii wrócił, a ty pędzel, kubeł, farba i malujemy. Mi się to podoba. Malujemy i płacimy. Nie masz telewizor, przepiłeś? Nigdy nie miałem. Ludzie jak zwierzęta żyją. Patrz, ale kasa pancerna. Pasuje? Dwa dni. Pakujesz się, malujesz i fru. To przecież zapłaciłem. Za zeszły miesiąc. Ale na rok byliśmy umówieni, tak? Dwa dni. Człowieku, dwa dni, ja nie dam rady. Ja tych książek nie spakuję przez dwa dni. Przyjdziesz tylko nie, ja ci ich nie dotknę. To ja wiem, że ty ich nie dotkniesz, to wiem. To człowieku, jakie dwa dni? No co tak na mnie patrzysz? No co, litarze w dwa dni, żołnierz w dwa dni, ryba w dwa dni, szafka w dwa dni, wszystko w dwa dni, oszalałeś?
dwa dni. A jeżeli nie, to ci pomożemy. Stawiam wideo, ale jak mi zepsujesz, to nie ręczę za siebie. A Mariusz jest mistrzem kickboxingu. Zakochałem się nieszczęśliwie i troszeczkę się upodliłem. Nie wyjechałaś? Nie chciała cię. Nie. Odeszła z innym. Dlaczego nie wyjechałaś? Gary zniknął. Jak to zniknął? Mieliśmy zepsuty faks, więc poszedł na pocztę i nie wrócił. A kiedy to się stało? Wczoraj rano. Wiesz, może poszedł te radzieckie depesze deszyfrować. Nie no, poszedł tylko wysłać faks. Ja zupełnie nie wiem, co robić. O Jezu, nie wiem, co robić. No po pierwsze, na pewno trzeba zadzwonić do firmy. Podstawa. Dzwoniłam. No to... Ale oni nic nie wiedzą. Wiedzą to samo, co ja. Do domu w Stanach. Tam telefon nie odpowiada. No to ja nie wiem. Wiesz co? To jest jego organizer. Tu jest kilka skrótów, których nie rozumiem. Może byś mi pomógł? Może ty byś spróbował? Tu mogą być prywatne rzeczy, a ja nie będę w jego prywatnych sprawach grzebał. Przepraszam. A jeżeli jemu coś grozi? Posłuchaj. Żeby wejść do sekretnej pamięci organizera, musisz znaleźć hasło. A to jest kombinacja 4 liter z 26 z powtórzeniami, czyli tak zwana wariancja. Ty się znasz na wszystkim. Ja? Na niczym. Ale umiałbyś odnaleźć to hasło? No to ci daje około 500 tysięcy możliwości. Co to dla mnie? Ale jeżeli coś jest zakodowane, to znaczy, że ważne. Trzeba spróbować. 500 tysięcy razy 5 sekund, bo tyle mniej więcej służy na jedną kombinację, daj mi 2,5 miliona sekund. To teraz proszę bardzo, zobacz, ile to jest godzin. Zobacz, ile to jest dni. 30 dni z kawałkiem. No właśnie. Ja przez 30 dni z kawałkiem, nie jedząc, nie śpiąc, miałbym non-stop stukać w to pudełko. Przecież tego nie wytrzymam ani.
Posłuchaj. Nie mam pieniędzy. Nie mam mieszkania. Nie mam czasu, bo muszę szukać mieszkania. Poza tym ta, którą kocham, kocha innego. Ja teraz miałbym rzucić to wszystko i przez 30 dni z kawałkiem stukać w to pudełeczko? Czekaj. Jak on do siebie mówił? My little king. Nie, to obłęd. My nigdy tego nie odgadniemy. Ale powiedz, gdzie cię mogę znaleźć? No dzisiaj to jeszcze tutaj, a jutro to na dworcu. Lepiej ty mi powiedz, gdzie ja ciebie mogę znaleźć. A masz coś do pisania? W kieszeni. A kawałek kartki? Pisz na ręce. To jest mój numer telefonu. Wiesz, jakby co? Co jakby co? Musimy znaleźć to hasło. Musimy. Znaczy ja muszę, tak? Dziewczyno, ja się muszę swoim życiem zająć. Mieszkanie sobie znaleźć, pracę, kobietę. Przecież mam prawie 40 lat. Cześć. Józek. Okej. Za 2 godziny umrę. Dzień dobry. Witaj. Wyjeżdżasz? Wyprowadzam się. Panie Stanisławie, ja mam prośbę, czy ja mogę u pana zostawić trochę tych maneli? Oczywiście, oczywiście. Tylko połóż gdzieś z boku. Słuchaj też Gulda. Wiesz, jaka to jest różnica. Ta, o której stale rozmawialiśmy. Guld jednak najpierw słyszy muzykę, później ją w dźwięku formuje. Bardzo często tu jest odwrotnie. Z już brzmiących dźwięków próbuje się sklejać muzykę. To jest gorzej chyba. No tak, ale kiedy czarny? Jest wyjątkiem na tej taśmie. Miles Davis. No, to już jest bardzo dobry przykład, że niezależnie od tego, jaki jest gatunek muzyki, jeżeli się jej dobrze służy, to ona później obsłuży może ciebie. To jest dobry przykład. Twoja dziewczyna. Podoba się panu? Tak, ma taki bardzo miły chód. Jak wiesz, po krokach poznaje
charakter też człowieka. Jest bardzo miła dziewczyna. Ta. Tyle, że zajęta. Jest taki Amerykanin, miał się z nim żenić. Ten gdzieś zniknął. No jak zniknął, to dobrze dla ciebie. Voilà. Najważniejsze w życiu jest szczęście dzielić z innymi i uśmiechać się. Czujesz, jak to brzmi? Wiesz, Józek, to się dobrze składa, że tu będziesz mieszkał. Mam tu trochę sprzętu, auto czasem zostawiam. Będziesz miał baczenie na to wszystko. Co? Baczenie. Tak tu jest. Ekstra. Coś zdechło? Wiesz, lepiej za dużo mnie wieczyć, później trudno dogrzać. Masz tu bradyjko. Faktycznie, coś tu capi. You made a wise choice. Dokonałeś mądrego wyboru? Wise. Czyli mądry. Co tam masz? A nic. Kłopot z kobietą. Słuchaj, ile ty chcesz kasy za to? Daj spokój, Józek. Za co tu płacić? Jest okej. Mamy go! Home. To do niego do domu? Nie, ale trzeba zadzwonić. May I speak to Gary Wise, please? Mr. Wise ain't here right now, but you can leave a message. But is he in New York? Who's calling, if I may ask? A friend from Warsaw. Warsaw, Poland? Yeah. I'm desperate to get in touch with him. Tell him that King is very mad about his vanishing. Powiedz mu, że jeśli jest w Nowym Jorku, to go zabije. Well, okay. Give me your name, number, and address in Warsaw. Mr. Wise will get back to you as soon as he comes back. My name is G-A-L-I-C-A. Phone number is 42-41-42. And address, Nakaskiego, 11 apartment 7. All right, I'll call you back. Will you be by the phone? Sure, I do. Gary jest w Nowym Jorku? Nie wiem. A gdzie jest? Za chwilę zadzwoni pewien facet. To się dowiemy na jego koszt. Aha. Słuchaj, ja muszę się spakować, bo jutro się muszę stąd wyprowadzić. Ja nie wiem, od czego zacząć. Ty jesteś fantastyczny facet. Nie masz mieszkania, pieniędzy, przeżyłeś zawód miłosny, a mimo to mi pomagasz. Nie zapomnę ci tego do końca życia. A jaka była ta dziewczyna? Fajna. Ładna. Miła. Bystra. Ja trochę głupia. Zrobię kawę. Hello? Am I talking to Mr. Wise's friend? Yeah, that's me. You have an appointment tomorrow at 7 p.m. in the lobby of the Marriott Hotel. Marriott? Warsaw? In the lobby. You should take a red book with you. Should take what? Book with a red cover. Someone will give you the information you need. Got it? I got it, but wait. No i co? No i jutro mam spotkanie z kimś, kto wie, gdzie jest ten twój Gary. Będę mogła iść z tobą? Mm.
smutku, co to jest? Kolega, grał kiedyś w kapeli. Ale my tu próbę mamy, człowiek, próbujcie! Kilo za ten sweter, ciasną matką. Ale się na pana zrobił. Ze skąd zaś tu? A jest pisarki, a wy skąd? Zdziani sa, chłopcy. A kas to ta pisarka? Hen wysoko pod samuśkim niebem, na słowackiej granicy. Ej, to wielka. Ej, dla tobie 100 tysięcy, bierasz? Aj, krzesno. To nie wełna. Jakieś ani rany ze się napetła. Cicho ze sieć. Pany wezmą, nie znają się. Zostań się ze z Bogiem. Bardzo cię prowadź. Trzymaj się. Pan Józef Galica? Zgadza się. Józef Hamedy, ja jestem bardzo zadowolony, że pana wiochodzi na takie spotkanie. Czy pan wie, gdzie jest Gary Weiss? Pan Weiss? Wspaniały człowieku. Bardzo kulturalny. Bardzo dobry biznesman. Pan jest jego przyjaciel i ja, skromny Józef Hamed, ja jestem pana przyjaciel. Na pana Weiss ja mam tylko respekt. Gdzie on jest teraz? Pan Weiss ciągle zajęty. Ciągle traveling. To jest bardzo trudno, to robi interes na pana Weiss. Ale ja jestem bardzo zadowolony, gdy pana Józef Galica jest tutaj. Dobra, ale ja miałem się spotkać z człowiekiem, który powie mi coś o Gary Weissie. I tylko to mnie interesuje. Oczywiście można pomaga pana Weiss, tu robi taki interes. Taki interes, o który my obaj wiemy, prawda? Taki interes? Taki interes, o który pana Weiss przygotowywał swoje życie. Ten interes. Oczywiście. Z największą przyjemnością pomogę panu. Ale istnieje mały problem. Jakie problemy? Nie ma pana Weissa. Nie mogę się z nim skontaktować. A nie mam upoważnienia. Taki formalność between friends? Nikt nie lubi, że pana Weiss jest strasznie pieniądze. No tak, ale człowiek z Nowego Jorku powiedział, ten człowiek w Nowym Jorku to jeździ na kurwa. To jeździ na żywka. Żywka? Żywka to jest dobra, ale nie można jej wiecić, bo każdy można jej kupić. Ja nie lubię interes, ja nie lubię awantura. Ja nie jestem falaga. I mój pieniądze też jest dobry. No dobra, ale skoro pan nie wie, gdzie jest Gary Weiss, no to po co pan mnie tutaj zawołał? Ja jestem bardzo zaszczycony. Ja jestem bardzo szczęśliwy, że ja mogę rozmawiać z panem. Ale nie mam czasu. Ale pana wie, gdzie to jest. To? No wie. Ja mam intuicję. Ja wiem, pan jest mój przyjaciel. Ja jestem tutaj cały czas taka sama godzina. Czeka na pana. Ja jestem Jasuise Sagarek. Drzwi otwarte. Kinga? Oli tego Garego. To ja jestem twoim przeznaczeniem. Od początku tak czułam. Chcesz truskawek? Drzwi otwarte! Kinga. Ja
niczego się nie dowiedziałem o Garym. Od początku tak czułam. Chcesz truskawek? No. Czy on robi jakieś interesy z Arabami? Prawdopodobnie. Kiedyś, gdy byliśmy na kolacji, podszedł do niego jakiś arabski biznesmen i poprosił o rozmowę. Siwy? Koło 50. No dokładnie. To Nachbat. To jest Mariota. Po tej rozmowie Gary wrócił strasznie zdenerwowany i następnego dnia wyleciał do Nowego Jorku. Może tak jest i teraz. A czego on się tak przestraszył? Nie wystraszył, tylko zdenerwował. Zwyczajnie zaniepokoił. Zaniepokoił się i uciekł. Przestań. Przepraszam. To nieważne. Zaniepokoił się czy zatroskał. Najważniejsze, to o co chodzi temu cholernemu Nachmadowi. Ty je pakowałaś? Te dwie tak, bo są moje. Tej małej nie. A masz do niej klucze? Nie. Ciekawe, co w niej może być. Pewnie koszula. Jezus Maria. Śpimy. To się nie trzyma. Wisi mi to. Mnie też to wisi, czy pan już dalej mieszkał na Nowakowskiego, czy na Rakowieckim. Wszystko mi jedno. Przyjechał pan po książki. Proszę powiedzieć, po jakie książki? Ginsberg Allen. Poezje wybrane. Rafał Bojaczek. Wiersze. Kurt Cobain. Wiersze odnalezione. Wystarczy. Ale tam jest jeszcze 15 półek. Wystarczy. Zabił pan Grzebyka. I co dalej? Śmieszny. Jak ja miałbym mieć powód? Zemsta. Wyrzucił pana z mieszkania. Między 8 a 9 w bloku, w którym zabito Grzebyka, widziano wyłącznie pani. No i co z tym? To. Co? Akt oskarżenia. Wie pan co? Niech pan lepiej dalej posłucha. Coś złego. Skąd pan wie? Słyszałem mordercę. Słyszał pan strzały? Strzałów nie. Słyszałem mordercę. To było samo zło. To nie była agresja. Agresja jest dynamiczna, jak crescendo w muzyce. Zło jest nieruchome. To było samo zło. Miało około 30. Drogie buty na skórze. Chwilę po
potem była śmierć, zła śmierć. Słyszał pan? Czułem ją. To była zła śmierć. A czy śmierć w ogóle może być dobra? Śmierć może być dobra. Śmierć, co wynika z życia, to była zła śmierć. Oni mnie chcieli zabić. Zrobiłeś coś złego. Ja? A co ja mogłem zrobić złego? Ja nie wiem, ostatnio mi się takie rzeczy dziwne przytrafiają. Poczekaj. Opowiedz sobie wszystko dokładnie. Wtedy zrozumiesz, co się naprawdę stało. Musisz natychmiast stąd wyjechać. Co ty zwariowałeś? Ty wiesz, która jest godzina? Masz dokąd? Słuchaj, masz dokąd? Poza Warszawą. Mam jakąś ciotkę w Krakowie. No tak. Ale o co ci chodzi? Ubieraj się. Po co? W moim mieszkaniu leży grzebik i ma dwie kule dełki. A kto to jest ten grzebik? Człowiek. Trup. Facet, który zginął za mnie, rozumiesz? Mieszkał w moim mieszkaniu. Adres dałeś tylko ty i ten twój Gary. No i człowiek z Nowego Jorku, sam mu przecież podałeś. Człowiek z Nowego Jorku to jest w Nowym Jorku. A ciebie nie podejrzewa. Co, myślisz, że Gary nasłał tych morderców? A może to Grzebyk miał jakieś swoje porachunki? Słuchaj, dziewczyna, ja nie wiem, Gary czy Grzebyk. Ja wiem tylko jedną rzecz. Ta pieprzona walizka jest tutaj, rozumiesz? Tu. Oni tu będą. Oni zaraz tu będą. Ubieraj się, proszę cię. Cokolwiek jest w tej walizce, na tym zależy mordercom. No tak, ale co Gary ma z tym wspólnego? Mi się wydaje, że on został porwany. Boże, no, co on się wpakował? Chcesz wiedzieć? Otwórz walizkę. No to na co czekamy? Otwórzmy. Jasne, otwórzmy, pewnie. A jak to puszka Pandory? To się przekonamy. Ja nie mam zamiaru. Kiedy wrócisz? A najpierw zadzwonię. Uważaj na siebie. Nie martw się. To nie wzgórza Golan. Nie znajdą mnie.
Jezus, kurde. Żeś ty on mnie nie zabłacił bez tego. Mój pies. Co się tak wizerno? Puc. Łańcucho mi się łop wiązał. Jezus. Chipson do mnie wywraca. Tata, zrobisz mi kto? Ja te studia skończyłek. Nie tę politechnikę, co się chcieli. Ale po angielsku gada mi do Hamryki wyjechać, mówię. Bo co ja tu będę robił? No co? Putusiowi zryć dawać przez całe życie. A bo te gęśle. Co mi klinić? Cypelia. Jak tu pięknie. Jezusicku, jak tu pięknie! Patrzcie se, panocku, jak to pięknie jest. Ojciec, sami ze się gadali. Łodzę się. Łodzę się. Kaj się tu panne przywlokę. Kaj się. Łosypki lepić? Wiesz co, chłopce, pójdziesz jutro rano kupić pół litra, ale nie u satana, bo tam drogą, bo u Dudka. Pojedzie z Macie do Podbace, bo on tam coś mi był dłużny, to coś ci on pomoże.
spalony. Na wieki wieku. Zakurzycie krzesny. Ej, co by nie. Traktor znom, ale furma na niej. Ja tutaj sy, z pisarki. Toś ty Bronka syn? Bronka. Ej, znałek się z twoim tatą. Dłośmy się nabaciarowali za młodu. Ej, dobry był z niego aparat. Nie to tata co innego gadał, że on święty był. Ojciec wam listy przysyłał. Co tu przeci to ze mi, bo ja se przepił okulory. A ja te listy przysyłam. Tak za Bronkę mnie przeci to. Wincenty, kolego, jako twoje zdrowie, bo moje jak grog przy drodze. Tak, tak. Ten, co ku tobie przyjdzie, będzie mój syn, Józef, co się z nim ostro zawazują we Warszawie. Hipcą do tobie. Hipcą, chcesny. Poradź mu tak, jak ci doradził przy Reniasie, bo jak nie ty, no to w to. Podpisane Bronek Kustryś Galica z pisarki. I tu jeszcze coś dopisane. Końco go Ludwik Nowobilski przedaje łochwacony i het do dupy. U wnęka konieś przepikny, ale duże dudki za niego. Kupca nie odmewiej, co zapłacił, będzie miał. No, to by było cim furmanić. A byłoby. Byłoby. Wincek! Pójdź za tu! Coś ci chciał, tato? Przynieś za takie lusek. Ej, zimno dziś. Zimno. Wiedzieliście, że z gozołku z pustymi rękami nie przyjechałem. Lecie, tato. Ale dajże. A troszeczkę jest, troszeczkę. Ej, no to widzę cię. Moja babka to się tak gadała, że jak pili do niej. Widzę cię, a ja też nie ślepo. To zdrowie. Zgadają, że wódka grzeje i no, że nie łodziwą. Tak. Wasze zdrowie. Na zdrowie. Ej, nie daj zemu, bo to jestem młody, nie daj zemu. Jednego. Ty mocarz jesteś, mocarz jesteś z tą wódką. Mostarz jesteś. No to na zdrowie wąsiczki. Z tym piciem. Idę, co, nie może jakiej roboty. Mam, tatu, i już idę do roboty. Patrz, za jakiej roboty. Ej, rad ten pije tą głoroweckę. Straw pomyśleć, kiedy się do niego zmieści. Mimo ten nawrzyci. Jak mój ojciec gada cię. A co stamka u tobie? Kto nalatuje w tej Warszawie na tobie? Ej, kiedy tu Wincuś był. No jest przecie. O nie ty. Mam brata syn, co w Ameryce. Tam w Chicago już jest dużo roku. W policji robi. On by ci coś i pomógł. I no powiedz mu, że ci stryk kozoł. A telefon jakiś? Zapisem ci. No powiedz mu, że ci stryk kozoł. Daję ci tu prezent. To jest parabelka. Tu się zabezpieczą. No do kieszonki nie kwać. Bo co by ci w kieszeni nie hukło. A tu jest naboje. Trzymam osobiście. Co by nie zamokły. Ale ino pięć. Bo susem się water. We wojnie jeste zaszczelim. A będą susik. Dłużny za to, krzesny. Nic. Kwitamy są, bo kiedy nie twój tata, to mnie by na świecie nie było. Pokażę mu, jak się obsługuje tym, bo to jest ten miał w ręce. Nabój se pokładziesz tu, do tej komory. A tu masz
zabezpieczenie w dół i odbezpieczenie do góry. Zabezpiecić jak do kieszeni włożyć, odbezpiecić jak strzelić. Odbezpiecić, przyceluje w głowę, roz i drugi roz do pewności i na tym się skończy. Cofnie jest. A, ojciec. Łopoty. May I speak to Mr. Vincent Kluska? Officer Kluska speaking. I'm coming from Pisarka. My name is Galica. Witaj, kolegu. Godo jako na Pisarce. Hej, unus fajnie. A w Chicago jako? Seduje wiatr. Może jaką sprawę? Czy źle chciał o pogodę pytać? Nie, no, trzeba mi się dowiedzieć o jeden telefon i o jednego gościa. W Chicago? Nie, w Nowym Jorku. Hej, robi tam Stasek Breja i Bronek Mostowy w Police Departamencie. Mogę ich popytać. Co to za gość? Pisze się Gary Wisse i do października mieszka na Franklin Street 153. Jak mo ten gość swoją fajf w komputerze, to znajdę. A chłopcy pójdą undercover po cywilu i przepytają sąsiadów. Ten telefon zaraz są sprawdzę. To kiedy mu dzwonić? Za 3 dni będę coś wiedział. Bóg się zapłoć, kolego. To się okazuje, że to nie ten. A ja już wolę być sam. Zresztą nie ma normalnych facetów. Nie zdaj spokój, no przecież ja jestem normalny. Ty normalny? Magister filologii, góral, co woli halę fabryczną niż gąsienicową. A daj spokój. Nie, no ale to tylko przejściowo. O kurczę. Spadamy. No ja myślę, że to jest robota Nachmada, wiesz? Mi się to wszystko strasznie nie podoba. Wygląda na to, że noc będziesz musiała spędzić u mnie. Zapominasz, że jestem zaręczona. Tak? To pokaż narzeczonego. Józek, nie pojadę do ciebie. Nie, no żartowałem. Słuchaj, zawiozę się do mojego przyjaciela. Znalazłam go siedzącego w fotelu. Żaden zawał, ani atak. Lekarz powiedział, że serce się samo zatrzymało. Jakby wiedział, uporządkował wszystkie swoje sprawy. Dla pana też coś zostawił.
słuchaj. Proszę przesłuchać, ok? Dobrze, słuchaj. Ja idę na ruch do chłopaków. Kilka uwag, jakie nasunęły mi się po twojej wizycie. Po pierwsze, te kroki, które słyszałem. Ten człowiek w drogich butach to drapieżnik. Nie próbuj z nim walczyć, zabije cię bez namysłu. Po drugie, Nachmat, człowiek z hotelu. Mówiłeś, że pił koniak z filiżanki. To przyzwyczajenie muzułmanina zmuszonego ukrywać się z upodobaniem do alkoholu. Na stałe mieszka w krajach islamu. Więc może Arabia Saudyjska, Jemen albo Libia. Wszystko to domysły, bardzo nieprecyzyjne. Teraz, jeśli chcesz przyjąć radę starszego człowieka, moja ocena sytuacji. Walizka. Nie wiem, co w niej jest, ale intuicja mówi mi, że nic dobrego. Z pewnością dla żadnej pożytecznej rzeczy ludzie nie zabijaliby się. Powinieneś dopilnować, żeby walizka zniknęła. Powodzenia, mówił Stanisław Michalak. Mówiłem, że to Nachmat? Kto to jest ten Nachmat? Ty. Z Mariota. Co robimy? Gdzie walizka? No rusz się, kurwieńcu ty. Już ty go nie kopaj. On już mówi. Ja cię wyprostuję. Walizka. Walizka. Tylko ja wiem, gdzie ona jest. Czemu ty ukradł walizka? Czemu pobił kolega? A czemu mnie kopał? Czy jesteś złodziej? Ja? To nigdy nikomu nic nie ukradłem. Właścicielowi oddam. Bez szemrania. Co to znaczy bez szemrania? Bez problemów. Ty mi oddaj bez szemrania. Strzelaj! Strzelaj! W życiu nie znajdziesz. My musimy jeszcze spotkać, jeszcze pogadać. Nie, kolej. Wypoczyliśmy ci gości? Na chwilę się budzę. Zaraz sobie spać dalej. Nie społek. Dam bezbol na TV. Wróciła ta twoja baba? Nie wróciła. Niech ci no nie będzie zon. Za to coś i dla ciebie mą, o tym gościu. A o telefonie nic. Numer zarestryktowany. To na pewno inu o babę chodzi. No to jest i o babę. Może jaki writing pad? To ci podyktuję. Bo prawdę mówiąc i różne tu rzeczy wysły. Thank you.
wino piła, chodź tu miła, będziesz wino piła. Chodź tu miła, będziesz ze mną wino piła, chodź tu miła, będziesz wino piła. Duce, Helmut, Amorek, dziadek, Jaro. Kinga. Nie bój się. Będą nas szukać, aż znajdą. Ale przedtem mówiłeś, że to ten Nachmat. Nie no, Nachmat to ich konkurencja. Też mu zależy na walizce, ale w bardziej pokojowy sposób. Słuchaj. Ja muszę coś ci powiedzieć o tym Garę. Wiesz, gdzie on jest? Przepraszam, ale nie mamy czasu. Musimy wszystko robić interes. Nie mamy czasu. Na torba do samochodu jest $500,000. Ja tylko siedzę balizka pana Weiss. Ale o tej porze nie złatym interesów. Jest egalista, mój przyjaciel. Ty nic nie rozumiesz. Oni zaraz robią straszną awanturę. Moja propozycja to jest pieniądze. I propozycja to jest pistoletu. Ty lubi, przyjacielu, żeby taka piedna pani coś stała. Pieniądze ty masz. Teraz daj mi szotę, ja szukaj, twój problem już koniec. Ale tej walizki nie ma w Warszawie. No ja mam benzynę i grzamy, że ty lubi. Gdzie jest Gary? Czy nic mu się nie stało? Jeśli robimy interes, ty masz $500,000, a ty, pana Weiss, idealny żywego. Okej. Okay. Widziałem, my jesteśmy kulturalni ludzi. My nie lubimy awantury, prawda? Tak. Pojedziemy na Janki.
Proszę. Girl Guide jest tutaj. Więc to się nazywa Girl Guide? Tak. Jest. Więc raz to, raz to. Teraz pokazuję towar. Sam otwórz, my nie mamy klucza. A nie mówiłam. To jest Girl Guide? Co to jest Girl Guide? Mały wrzesień, żeby wygrać wielka wojna. Prowadzi rakietę prosto na cel. Szkoda się jeszcze. To koniec. Józek, zrób coś. To nie ma sentymentu. Boże, zrób coś. W moim kraju wojna i chat. Zaraz wraca. Wychodzić bez siemrania! Pokażcie się, okurwieńce!
Dajcie mi, kur... święty spokój. Sadik, daj galgaj damba sada. Inana ilaha. Inana ilaha. Józek, musimy go zabrać do szpitala. Słyszałeś? Co? Jakieś walenie. Sprawdzę. To Gary. Cholera. I znalazł się. Kinga. Kinga. Gary! My suitcase. Where is my suitcase? Hey. Wolf. Say thank you first, okay? What have you done with it? Where is my suitcase? Listen, friend. We had a lot of troubles because you fucking sucked it. Luckily, I've smashed through. What? What have you done with it? Ja wiem, kim on jest. Kto? Mahmat? Gary. Kim? Rumunem. Oszalałeś? Rumun z niebieskimi oczami. Rumun. Mam kolegę w Chicago. Policjant w Stanach. Rozumiesz? Jest policjantem. Sprawdzi wszystko na centralnym komputerze. Rumun. I teraz wiem, skąd ta dupa. Jaka dupa? No dupa. Szef, który złamał hasło. Dupa. Dupa. Dupa po rumuńsku znaczy po. Po angielsku after. The day after. Widziałeś film The Day After? O zagładzie nuklearnej? A skąd ty znasz rumuński? Ja? Byłem kiedyś na czasach Mamai. Ale nie rozumiem, dlaczego wcześniej nie powiedziałeś mi nic o Garym. Ja chciałem, no tylko ten aspekt zabrał. Słuchaj. Facet naprawdę nazywał się Giorgio Wasiliescu. I był deszyfrantem, tak. Tyle, że w Waszyngtonie. Tyle, że w ambasadzie rumuńskiej. W 82 roku uciekł. Zwiał. Poprosił o azyl. Zmienił nazwisko. No i tyle. Prawdopodobnie był to agent tego TIE, czy... Au! Czy jak tam ten wywiad ich się nazywa?
I tu zaczyna się ta cała historia z walizką. Rozumiesz? Wywiad Ceaușescu zdobył coś, co strasznie podjarało Arabów. No i kiedy te wszystkie siatki die zaczęły się pruć, to wtedy Gareth został sam, z towarem w ręce. Do zabiegu tego do... Gdzie pojedziemy? Doktorze, miałem ciężko rannego. Niech pan nie da szaserów, tam mają ostry dyżur. Jakich szaserów, panie? On ma kulę w płucach. Ten człowiek umierł. Rana postrzałowa? Muszę zawiadomić policję. Jasne. Niech pan zawiadamia. Facet umrze, tymczasem będzie pan miał święty spokój. Niech pan idzie do zabiegowego, niech pan rękę opatrzą. I niech pan czeka na policję. No to ja wiem. Bo policja nie łapie tych, co strzelają, tylko tych, co się sami zgłaszają. To dlaczegoś mi pan wcześniej nie powiedział o tej rozrubie w starej fabryce? Temu z radiowozu mówiłem. A pan nie pytał. Pan Dave. Tak, znaleźliśmy tego zabitego Araba i faceta w bagażniku. To szkoda, że mi wcześniej o tym nie powiedział. Bo pan nie pytał. Przepiszesz to. Ręcznie. Tak jest. Wincek na święta pisał, a jeszcze kawałek gazety tu jest. I dla Józka kartka. Wytłumacz, Józek, co to jest w tej gazecie napisane? Piszą o tym człowieku z Nowego Jorku. A home, to był kryptonim agenta. Tak też tu i w liście napisał. Łapił tam jakiegoś szpiega i strasznie go tam honorują. To Wincek szpiega ułapił? Piszą to o Gergajzie. Gergajt to wojskowy komputer przenośny do naprowadzania rakiet na cel. Strasznie się zdenerwowali, że im to wyciekło. Wincenty Kluska został przyjęty przez prezydenta USA Clintona w Białym Domu. Prezydent pogratulował Wincusiowi sukcesu, a na zakończenie uroczystości Wincuś przemówił. Górole, wszystkie kraje włączcie się! Jedna rzecz nie daje mi spokoju. Ciekawe, co się stało z tą torbą Nachmada? Co ci obchodzi torba Nachmada? Przecież tam były pieniądze. Co to jest? Tu? Zawartość torby Nachmada. To ty to zabrałeś? Jesteś genialny. Oszalałeś? Taką kasę przesyłać pocztą? No jak to? No jesteś przecież... nieodpowiedzialny. No jak to? Przecież polecone wysłałem. Adres jest, nazwisko jest. No i doszło. Najważniejsze w życiu jest szczęście dzielić z innymi i uśmiechać się. Wielka miłość płynie w nas, niech raduje się cały świat. Na poważnie, niech wszyscy cieszmy się, radości w życiu sens odnajdzie każdy, gdy tylko tego chce. Najważniejsze w życiu jest szczęście dzielić z innymi i uśmiechać się. Wielka miłość płynie w nas, niech raduje się cały świat. Thank you.
szczęście dzielić z innymi i uśmiechać się. Wielka miłość płynie w nas, niech raduje się cały świat. Płynie w nas, niech raduje się cały świat.